Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, a ten wąsaty jegomość to nie bohater najnowszego sezonu Narcos, tylko nasz reprezentacyjny środkowy Norbert Huber, który w tej chwili przerabia rehabilitację w Guardian Clinic w Koninie. Cześć Norbert. Dzień dobry, to też nie ten sam, powiedzmy, to nie główny bohater najnowszego filmu w kinach Top Gun Maverick, tylko moja skromna osoba. Tak, cześć Norbert, witam cię serdecznie. Powiedz mi proszę, bo z twojego Insta Story już doskonale wiemy, że przebywasz w Guardian Clinic, rehabilitujesz się. Powiedz mi, jak przebiega rehabilitacja i jak idą postępy? No generalnie jest spoko, jest mega fajnie. Każdego dnia przychodzę tutaj z taką myślą, że przychodzę tutaj jakby z takiej czystej przyjemności, nie chodzę tutaj na siłę i ze względu na to, że mam taką sytuację, tylko po prostu cieszę się tym, że tutaj spędzam czas i cieszę się każdą chwilą z ludźmi, których tutaj poznałem. Jest bardzo miło, są ci ludzie bardzo przyjaźni i jest taki fajny klimat współpracy, także jestem bardzo zadowolony, że tutaj trafiłem. Trafiłem tutaj dosyć przypadkowo, ale jestem mega tym zajarany jakby każdym dniem tutaj. I aż mi szkoda, że dzisiaj jest piątek i dopiero spotkam ludzi, z którymi tutaj współpracuję w poniedziałek, ale naprawdę jest mega fajnie i bardzo serdecznie i bardzo gorąco polecam, jak będzie ktoś miał możliwość albo będzie szukał rehabilitacji, to Noba Huba poleca Guardian Clinic. Okej, dobra, no to jak Noba Huba poleca, to Volley Time też poleca oczywiście. Norbert, powiedz mi proszę, bo tak naprawdę w komunikacie medialnym nie było w 100% sprecyzowane, co tak naprawdę się stało z twoim Achillesem. Czy możesz powiedzieć oficjalnie, czy to było zerwanie ścięgna Achillesa, naderwanie, jak to wyglądało? Dyplomatycznie powiem, że jakby było to naderwanie, to pewnie tak długo by mnie nie było. No sytuacja, która się wydarzyła, jest dosyć trudna i moment dla mnie trudny w mojej przygodzie z siatkówką, ale po prostu moje jakieś plany i moje cele na moją przygodę z siatkówką się, powiedzmy, opóźniły o, nie wiem, 7 miesięcy, może 8, ale wiem, że jeśli mój Achilles będzie zdrowy i wróci do takiej, powiedzmy, sprawności, to uważam, że jest to, jakby jestem pewny siebie i jestem pewny swoich możliwości. Nie mam tak, że sobie oglądam jakieś highlights z tego sezonu i uważam, że uważam i zrobię wszystko, żeby tak było, żeby jest to kwestia czasu, kiedy wrócę na ten sam poziom po kontuzji i po tym jakby rozbracie się z siatkówką, bo jestem świadomy swoich możliwości, jestem świadomy tego, na co mnie stać i też wiem, że ten czas, który teraz przede mną, owocnie wykorzystam na jakąś rehabilitację i na to, żeby doprowadzić swoje ciało do takiego stanu, w sumie kiedy jeszcze nie byłem, bo do tej pory nie miałem nigdy takiej przerwy i te 7 miesięcy, tam powiedzmy 6 i powiedzmy te 4 miesiące, które spędzę tutaj w Koninie, w Guardian Clinic, przeznaczę na pewno na budowę swojego ciała. Współpracuję tutaj z takim trenerem od przygotowania Tomkiem i jestem bardzo, bardzo jakby optymistycznie patrzę w przyszłość i widzę, że mogę przy nim naprawdę się poprawić. Poza tym muszę powiedzieć, że jestem z siebie trochę dumny w takim sensie, że do tej pory nigdy nie wyglądało, w sensie moje życie tak jak tutaj wygląda, w sensie skorzystałem z cateringu, skorzystałem z różnych dóbr i mega się prowadzę, w sensie jestem dumny z tego trochę, bo do tej pory miałem z tym różne problemy i ci, co mnie znają, wiedzą, jaki prowadziłem styl życia i wiedzą, jak się prowadziłem i to też gdzieś tam na pewno się kumulowało we mnie, ale że tak powiem, no, zrobiłem się trochę profesjonalny tutaj. No i zrobię wszystko, żeby być dalej siatkarzem, panem siatkarzem, żeby grać na wysokim poziomie, bo wiem, że potrafię, wiem, że to jest kwestia czasu, kiedy znowu będę na boisku.
Jakby jedyna rzecz, na którą nie ma wpływu, to jakby jest mój organizm i mój Achilles, ale jestem tutaj w dobrych rękach i współpracuję z ludźmi, którzy wiedzą, co robią i no i jakby jest to optymistyczne, jakby optymistyczna droga dochodzenia do zdrowia i do pełnej sprawności. Mhm. Ja zauważyłem, że przynajmniej z tych przekazów medialnych, które no, dane mi było oglądać, że tam nie było jakiejś takiej turbo złości u ciebie na kontuzję. Oczywiście gdzieś tam wewnątrz na pewno odczuwałeś rozczarowanie i jestem o tym przekonany. Natomiast co mi zaimponowało, to, że tak jak już ci pisałem na Skype'ie, na czacie, że tak dosyć zadaniowo podchodzisz do tego. Jest coś do zrobienia i po prostu trzeba to zrobić. A powiedz mi, czy ty masz w tej chwili po zabiegu i w tej chwili po rozpoczęciu rehabilitacji, czy jest jakaś taka rama czasowa, takie widełki, w które chciałbyś się zmieścić i które twoi prowadzący rehabilitanci mówią, że możliwe jest wskoczenie z powrotem na salę treningową, czy jeszcze za wcześnie na mówienie o tym? No nie wiem, jakby tutaj spędzę 4 miesiące w Koninie. Później być może będzie tak, że wrócę już do Kędzierzyna i tam będę, nie wiem, potrzebował, nie wiem, może 2 miesięcy, może 3, żeby w pełni gdzieś tam funkcjonować w drużynie. Aczkolwiek nie wiem tak naprawdę, ile to będzie, jakby to są takie, na razie to takie gadanie. Gdzieś tam protokół jest stworzony tego mojego dochodzenia do siebie i pracy nad moim Achillesem i nade mną. Więc na razie idzie zgodnie z planem, bo rozpocząłem niedawno tą współpracę. A jeśli chodzi o to, jak do tego podszedłem, no jakby mam teraz taki czas, że mogę się podreperować w każdym gdzieś tam, w każdym aspekcie, w którym do tej pory miałem jakieś bolączki, typu gdzieś te różne, czy tam nie tyle co schorzenia, ale też no po prostu każdy jest inny, każdy ma jakieś problemy zdrowotne i to jest jakby taki moment, że mogę sobie to zbadać, mogę sobie podreperować, mogę sobie zrobić 2 czy 3 tatuaże więcej. Poza tym też mogę sobie wytatuować na zdrowym Achillesie zdrowy. A na prawej nodze sobie kiedyś wytatuję może zamek na tej bliźnie, w sensie tak jak w bluzach zamek. Poza tym też jakby gdzieś tam też sobie liczę różne dni, od kiedy mnie nie ma i też wiem, że nie wiem, ta liczba dni, kiedy wrócę do meczu kolejnego, nie wiem, jest to około, powiedzmy, no tak, myślę, że będzie to w okolicach między 180 a 220, więc taki tatuaż też planuję sobie zrobić. Jakby, no, wydarzyło się, jak się wydarzyło, ale można wyciągnąć z tego jakieś wnioski, można wyciągnąć z tego jakieś plusy i jakby na pewno fajne, może nie fajne doświadczenie, ale najważniejsze jest to, że jest perspektywa tego, że dalej będę grał w siatkówkę, nie? Mhm. No właśnie, to wydaje mi się, że w momencie takiego zatrzymania, kiedy nie jesteś już w regularnym treningu, pozwala ta sytuacja też troszeczkę spojrzeć na wiele rzeczy z trochę dalszej perspektywy. Ty wspomniałeś w jednym z wywiadów, że chciałbyś się nauczyć języka włoskiego. Czy coś oprócz nauki języka włoskiego chodzi ci po głowie, jak zapełnić ten czas pozarehabilitacyjny? Ja ostatnio zacząłem czytać książkę Zlatana Ibrahimowicza. Więc może mi troszkę coś tam wpadnie do głowy takiego z jego życia i jakieś różne anegdotki będę sobie kiedyś w różnych wywiadach mógł przypomnieć, ale oprócz tego, że zacząłem język włoski uczyć się z aplikacji, to co bym chciał? No chciałbym zrobić sobie jakieś tatuaże, chciałbym może jak będę miał czas i będę mógł gdzieś po prostu polecieć, może nie tyle co w jedno miejsce albo w dwa. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądała moja rehabilitacja, bo na razie jest suchy, powiedzmy, plan, ale wszystko może się zmieniać w zależności od tego, jak będzie reagował mój organizm, więc myślę, że kolejne plany gdzieś tam, czy jakieś rzeczy, które będę chciał zrobić, przyjdą. Ale na razie się skupiam na tym, żeby tutaj dobrze pracować i żeby to było moim głównym celem. Mhm.
Jakieś konkretne pomysły na tatuaże już masz, czy jeszcze poza oczywiście tym zamkiem na rehabilitującym się Achillesie, czy coś już się kołata w głowie, czy to jeszcze też jest na razie tylko sfera planów? Być może zrobię sobie tatuaż orła, bo jest symbolem mojego ulubionego klubu. Żoł między rzecz. Lazio Rzym, więc być może to będzie orzeł. Co jeszcze? Może jestem ogólnie fanem tatuaży takich z motywem zwierzęcym, więc może jakiś niedźwiedź, może jakiś wilk. Okay. Zobaczymy. A powiedz mi z tym językiem włoskim, chciałbyś się go nauczyć, czy to jest tylko tak dla siebie, czy gdzieś tam w perspektywie oczywiście chciałbyś zagrać też w lidze włoskiej, no bo umówmy się, że masz prawie 24 lata, a tak naprawdę na polskim podwórku no wygrałeś już praktycznie wszystko, co było do wygrania. Mistrzostwo Polski z polskim zespołem sięgnęłeś po tytuł najlepszej drużyny w Europie. Oczywiście to jest tylko no, sfera, zakładam, kilku następnych lat, chociaż kto wie. Natomiast powiedz mi, czy ty masz takie wewnętrzne marzenie, że chciałbyś się spróbować swoich sił w lidze włoskiej lub innej lidze zagranicznej? Do tej pory miałem takie marzenie, ale to marzenie się opóźni o liczbę dni, kiedy mnie nie ma, więc wciąż mam takie marzenie, aczkolwiek moim priorytetem na ten moment jest po prostu powrót do gry, a jak wrócę, to będę się martwił o kolejne marzenia. Okej, okay, dobra, w porządku, zostawmy to. Powiedz mi, Norbert, proszę, czy... Po takim sezonie jak ten, który stosunkowo niedawno został zakończony, gdzie właśnie już wspomniałem, że zdobyliście złoto, mistrzostw Polski, złoty medal Ligi Mistrzów, czy ten apetyt na kolejne zwycięstwa będzie dalej taki wielki? Czy gdzieś tam, jak nie spocząć na laurach w waszym przypadku? Wydaje mi się, że dzisiaj rozmawiamy, jest 17 dzień czerwca, to obiegłeś internet informacja, że trenera Gianniego nie będzie, więc będzie nowy trener. Cóż mogę więcej dodać? Na pewno będą nowe bodźce do osiągania kolejnych sukcesów, będą inni zawodnicy. W sensie powiedzmy gdzieś tam ten trzon i powiedzmy nie wiem, 10 osób pewnie zostanie, kilka się osób zmieni. Więc gdzieś tam te bodźce będą, bo przyjdzie nowy trener, przyjdą nowe twarze i cele będą te same, czyli Mistrzostwo Polski, Super Puchar, Puchar Polski i gdzieś tam, żeby ta Liga Mistrzów znowu była w Kędzierzynie na wysokim poziomie i żebyśmy szli jak najdalej. Więc myślę, że takich po prostu jakichś tam powiedzmy zjazdów nie zakładam. Być może będzie ciężej, bo inne drużyny też się zbroją, bo będzie więcej meczów do rozegrania. Także ten kalendarz będzie troszkę bardziej napięty, ale na pewno też chłopaki po kadrze będą troszkę zmęczeni. Bo tego gra jakby teraz nie mieli za dużo przerwy i cały czas są w treningu, cały czas gdzieś tam pracują i będą pracować, więc jak Bóg da, to zawsze będzie też kilku chłopaków w kadrze, powiedzmy na Mistrzostwa Świata, więc też przyjadą później do klubu i też tego odpoczynku nie będzie, bo trzeba będzie znowu się budować na ligę. Ale tak jak powiedziałem, no, będziemy mieć nowe twarze, będzie nowy trener, także każdy będzie chciał coś udowodnić, każdy będzie chciał wygrywać. Najważniejsze trofea w kraju i w Europie, a już zacznie raz pokazało, że jest w stanie pomimo wielu zmian wygrać fajne rzeczy i na pewno nie jakby uważam, że nie będziemy gorszym zespołem niż byliśmy. Mm-hmm. Tak w sensie, że uważam, że będziemy też tak samo dobrym, a może i lepszym zespołem niż w tym sezonie.
Okej. Okay. Tak jak wspomniałem, Gianni Cretu oficjalnie został pożegnany przez twój klub. Był to trener na pewno, no, który dał, tak jak w przypadku zapewne nowego trenera, nowe bodźce w Kędzierzynie, udało się złoto Ligi Mistrzów obronić, także to było coś niesamowitego, jeżeli chodzi o historię polskiej siatkówki klubowej. Natomiast Gianni Cretu, oczywiście z perspektywy widza i telewidza w zasadzie, był takim człowiekiem, który raczej nie pokazywał zbyt wiele emocji, natomiast widać było, że z tobą jest ta chemia, piąteczki, jakieś tam małe przytulaski, także to miałeś chyba dobrą relację z trenerem Cretu. Powiedz mi, jak ty będziesz wspominał właśnie współpracę z rumuńskim szkoleniowcem? No, muszę powiedzieć, że nie tylko ja miałem dobrą relację, bo też jest kilku innych chłopaków, którzy gdzieś tam walczyli z hasztagiem synek, jak Łukasz Kaczmarek czy Olek Śliwka. Więc uważam, że bardzo dobry trener i na pewno jakby nie spodziewaliśmy się takiego czegoś, bo nie mieliśmy takich oczekiwań, w sensie po prostu naszym celem był każdy kolejny mecz i rozmawialiśmy o różnych rzeczach i nasze rozmowy skupiały się na tym, co możemy wygrać, gdzie możemy być, ale zawsze trener powtarzał, że ciężką pracą możemy sporo osiągnąć i wygrać Mistrzostwo Polski, Puchar Polski czy Ligę Mistrzów. To był taki trener, jak można przytoczyć anegdotę od Janusza Wójcika, że trener to jak trzeba, to może pogłaskać, może dać marchewkę, może się pośmiać, ale jak trzeba, to ma wyciągnąć bat i laci, więc tak można powiedzieć, że było, bo trener śmiał się z nami, spędzał z nami bardzo dużo czasu. To był takim, powiedzmy, dobrym też duchem drużyny i takim, powiedzmy, psychologiem, a też potrafił być surowy i wymagający. To też jest bardzo duża zasługa, na pewno też to jest bardzo duża zasługa trenera Michała Hadały, bo trener Michał Hadała też był takim kolejnym psychologiem i pedagogiem dla nas i potrafił się z nami śmiać, ale też potrafił nas właśnie lać batem, jak trzeba było. Więc to było tak, jakby to taki był organizm, który funkcjonował bardzo dobrze i szkoda, że się tak stało, że już nie będziemy współpracować razem z trenerem Dzianim. No ale jakby pokazał, że jest wartościową osobą, że jego warsztat trenerski jest ogromny, że nie z jednego pieca jadł chleb, więc myślę, że tam, gdzie będzie za rok, to też się odnajdzie. Niezależnie, czy to będzie plaża w Konstancie, czy jakiś dobry klub, więc klub siatkarski, więc życzę mu wszystkiego dobrego, powodzenia i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy na siatkarskim szlaku. Bo ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Ale powiedz mi, w jakich, bo wspomniałeś o tym, że trener musi być z jednej strony właśnie, jak jest wszystko w porządku, to dać tą przysłowiową marchewkę, w jakich sytuacjach, z drugiej strony z kolei też musi bat wyciągnąć. Znaczy, w jakich sytuacjach wy byliście batożeni? Przecież wylaliście wszystkich jak mokre żyto po prostu przez cały ten sezon. No, kiedy była taka sytuacja? Byliśmy wszystkich do 17 tulejki, a w 18 przyjechał zespół z Radomia i nas odgrał, więc kiedy nas trener tak lał, no kiedy mieliśmy słabsze momenty i po prostu gdzieś tam, kiedy nawet, nie wiem, no mieliśmy po prostu słabe momenty na tym sezonie i był dla nas takim po prostu też takim właśnie psychologiem, że powiedział, że mówił, że przyjdą takie ciężkie momenty i też trzeba się na to nastawić, ale po prostu potrafił przyjść na trening i wylać na nas kubeł zimnej wody, taki przysłowiowy, i po prostu ustawić nas do pionu, bo wiadomo, kiedy jest fajnie, to jest fajnie, ale też trzeba być gotowym na różne
sytuacje, które gdzieś tam przychodzą z zewnątrz. Więc oceniam pracę trenera na szóstkę w skali od 1 do 6. W skali od 1 do 6. Okej. Okay. Jak myślisz, dlaczego nie udało się zatrzymać rumuńskiego trenera na stanowisku waszego coacha w Kędzierzynie? No myślę, że jakby też plotki, które krążyły na Twitterze, były gdzieś tam być może trafione. No miał iść do Perugii, a trenerem Perugii został Andrea Anastasi. No jakby nie wiem czemu. Czemu tak się stało? Nie chcę o tym mówić. Nie, nie chcę, bo jak ktoś chce wiedzieć albo wie, to wie skąd się dowiedział i dlaczego tak było. No ale stało się, jak się stało i będzie inny trener, równie doświadczony, równie, że tak powiem, obyty z różnymi klubami. No i dla mnie, no Jezu, no stało się, jak się stało, ale że tak powiem, wygraliśmy 3 trofea w tym sezonie, nikt się nie spodziewał, trener przyjechał do Kędzierzyna, zrobił potrójną koronę, wyjeżdża. Jakby został na przyszły rok i byśmy, nie wiem, osiągnęli gorszy sukces, to by było, że trener jest taci i owaci, a tak to przyjechał, wygrał i wyjeżdża. Ale to chyba jest takie typowe dla naszego polskiego piekiełka, niezależnie od dyscypliny. Jak idzie, to wszyscy noszą cię na rękach, a jak nie idzie, no to jesteś pod butem. No taką mamy mentalność zwycięzcy, nie? A ty to lubisz? Łatwiej zablokować kogoś na parkiecie czy na Twitterze? Czy ja to lubię? No generalnie nie lubię głupiego gadania takiego, jak w sensie można kogoś krytykować i oceniać, w sensie, nie wiem, przez pryzmat tego, co się robi, ale też trzeba to robić jakby z głową, bo takie głupie gadanie to sobie można wsadzić dupę, na przykład. No właśnie, bo Ty nawet w opisie swojego konta twitterowego masz napisane: konto założone w celu czytania konstruktywnej krytyki najlepszych ekspertów i znawców. Czy to jest wymierzone w kogoś konkretnego, czy po prostu no, na tyle często spotykasz się z tego typu, być może, no można to chyba nazwać hejtem już. Spotykasz się często z czymś takim? Nie spotykam się z jakimś hejtem. Bardziej śmieszą mnie opinie takich kanapowców, co nic nie mieli do czynienia ze sportem, a są pierwsi do pisania różnych komentarzy. Wiem, że są ludzie, na których to wpływa i ludzie sobie przez takie sytuacje, nie wiem, po prostu no nie dają sobie z tym rady, bo jakby, czy nie wiem, czy nawet obecna sytuacja na świecie do komentowania różnych zachowań, czy jakby to powiedzieć, no nie wiem, są różne rzeczy, nie wiem, typu na przykład ostatnio widziałem na Twitterze, jak ludzie komentują to, że nie wiem, Liga Narodów jest na Filipinach i była jakby promocja tego, że będzie dużo ludzi, bo tam na Ligę chodzi bardzo dużo ludzi, a tak naprawdę jest powiedzmy garstka i w różnych innych krajach tak samo. Jakby po to jest chyba stworzona ta Liga Narodów, żeby promować siatkówkę na całym świecie i nie wiem, jakby fajnie, że odwiedzane są takie kraje i pokazana jest taka siatkówka na najwyższym poziomie jakby na całym świecie i każdy ma do tego dostęp, w sensie czy to Filipińczyk, czy to Polak, czy to nie wiem, Amerykanin, czy ktoś inny. I komentowanie tego w taki sposób, że co to za promocja, kiedy przychodzi nawet 700 osób, czy 150 osób. Jezu, no u nas w lidze też są mecze, że przychodzi 2000 ludzi, a są mecze, gdzie przychodzi 150 i jakoś wtedy jest fajnie, więc bawią mnie takie komentarze i po prostu jakby jest to, uważam, że niepotrzebne. No niestety, ja kiedyś też napisałem takiego tweeta, że my bardzo często narzekamy, że kolejne Mistrzostwa Świata są w
czyli kolejny turniej z rangi tej międzynarodowej jest w Polsce. Narzekamy, o czemu nikt inny tego nie organizuje. Kiedy organizuje to ktoś inny, to narzekamy, że jest organizacja słaba. Później dają nam to znowu do organizacji i znowu narzekamy, że znowu jest u nas. I to jest takie błędne koło troszeczkę. Teraz chyba, co ja kiedyś byłem na takiej konferencji w Warszawie, to po tej konferencji słyszałem, że tam, nie wiem, organizacja takiego turnieju w jakimś mieście to jest rzędu 10 milionów złotych, no to nie wiem, okej, znalazły się dwa miasta, które to zorganizują we współpracy z rządem i we współpracy z Polskim Związkiem i z tymi miastami, to znaleźli się, nie wiem, a czemu są w Katowicach, a czemu są tutaj. Jakby, nie wiem, może gdyby, nie wiem, w sensie ludziom to ciężko jest dogodzić i zamiast cieszyć się tym, że kolejne mistrzostwa świata są u nas w kraju, to my, nie wiem, narzekamy na to, że o, będę miał daleko do Katowic, a jestem z Gdańska. Czemu nie w Gdańsku? A ktoś powie, a czemu nie, nie wiem, w innym mieście? Jakby, no jakby u nas jest popularne takie marudzenie i narzekanie, ale za bardzo sami nie chcemy nic z tym zrobić, w sensie jakby ciężko jest nam dogodzić i ciężko jest trafić w gusta wszystkich. Wszystkich, no jakby tak. No, też dodajmy, żeby no, tutaj nie pozostawić tych słów gdzieś tam, żeby nie pozostawić tej sytuacji gołosłownej. Źle to chyba powiedziałem. Żeby nie pozostawić, powiedzmy, bez jakiegoś takiego jałowego, tylko bez jałowego komentarza, to dodajmy, że no, sytuacja na świecie jest jaka jest i no, wszyscy wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Wiemy, gdzie te Mistrzostwa Świata miały się odbyć pierwotnie. My ze Słowenią przejęliśmy tak naprawdę te Mistrzostwa na kilka miesięcy przed ich rozpoczęciem, także też terminarzy. Tak, to też nie jest sztuka, jakby. W sensie to jest duża sztuka, w sensie zorganizować taki turniej u siebie w mieście, ktoś kto podejmuje takie decyzje, bo nie wiem, że to są nieprzewidziane koszty, że trzeba zorganizować wszystko powiedzmy na CITO, na wczoraj. Ten turniej też trzeba ludzi trafić, w sensie dać im jakieś hotele, jedzenie, wszystko zorganizować. To też my jakby eksperci ci Twitterowi się po prostu nie zastanawiają, tylko jadą z grubej rury, mi nie pasuje, bo kolejny turniej w Polsce w Katowicach, a Boże, a mamy tyle świetnych hal. Jakby no jesteśmy po prostu takim narodem i mamy taką mentalność, ale tego nie przeskoczymy, bo z dnia na dzień. No tak, to na pewno. No nie, no to właśnie to, co chciałem powiedzieć kończąc, że no to nie jest sztuką właśnie to przejąć Mistrzostwa Świata, to właśnie sztuką jest zorganizować to tam, gdzie jest taka możliwość. Dziękujmy tym, którzy się zgodzili, dziękujmy tym, którzy podjęli to wyzwanie i którzy to organizują i cieszmy się tym, że będziemy oglądać, nie wiem, polską grupę w Katowicach czy w Gliwicach. I będziemy mogli w tym uczestniczyć, a nie będziemy musieli wstawać, nie wiem, po nocach i oglądać w innej strefie czasowej i żałować i mówić tego, o szkoda, że nie w Polsce. Bo są w Polsce, a nadal jest źle. Tak. No to jest no, troszeczkę dziwne, no ale tak niestety jest. No. Część hali oczywiście jest zajęta przez wcześniejsze zobowiązania, także no ale to zostawmy ten temat. Powiedz mi proszę Norbert, czy ty już wiesz, kto przyjdzie do Zaksy za Kamila Semeniuka i czy chętnie się podzielisz tą informacją z nami? Ostatnio słyszałem, kto to mógłby być, z kim prowadzone są rozmowy. No co bym powiedział? W sensie, jak to nie będzie pewne, to mogą rozmawiać z, nie wiem, kto tam wolny jest na rynku, nie wiem. Ja, ale was nie stać. Ostatnio widziałem, że tam, nie wiem, Erwin Engapet jest wolny. To może nawet z Erwinem Engapetem rozmawiać, a dopóki nie złoży podpisu, to może wszystko sobie polegać. W sferze domysłu, tak. Tak, w sferze domysłu, więc no na pewno jest... Na pewno jakiś klub musi z tego wybrnąć, bo jest no dosyć jakby taka sytuacja na rynku patowa, jałowa, ale są różne możliwości, jest wielu graczy. Poza tym mamy też już trzech świetnych przyjmujących, to
Zobaczymy, co z tego będzie. Kto by to nie był, mamy super atmosferę w szatni, mamy fajne zaplecze do tego, żeby zbudować tego zawodnika, który do nas przyjdzie, także za bardzo się tym nie martwię, bo na pewno ciężko będzie zastąpić Kamila Semeniuka, ale klub zrobi wszystko i da na pewno 100% z możliwości, które mamy i mam nadzieję, że nadal będziemy tak samo silni, jak byliśmy. O tym jestem przekonany. Powiedz mi proszę, Norbert, z czym najbardziej muszą się borykać młode chłopaki w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale? Wiemy wszyscy, że no, najlepsi młodzi siatkarze są kumulowani tam w szkole, są stwarzani jak terminatorzy, jak nowe maszyny w plus lidze. Powiedz mi proszę, czy z perspektywy osoby, która tam spędziła 3 lata, powiedz mi, czy z czym najbardziej borykają się ci młodzi ludzie? Myślę, że jako młody chłopak borykałem się z jakością treningu, bo trafiają tam najlepsi, trafiają tam jakby jakieś tam, powiedzmy, cele tej szkoły, cele funkcjonowania tego są wiadome i każdy chce być najlepszy, każdy chce dawać siebie jak najwięcej, pokazywać się i grać jak najwięcej, ale też na pewno ciężkie jest to, że ta szkoła jest, powiedzmy, codziennie, niezależnie od tego, czy jest sobota, niedziela, czy święto. No ale takie są uroki tej szkoły i takie są zasady. Myślę, że dla młodego chłopaka, który jest tam gdzieś w okresie dojrzewania, jest to też ciężkie, bo może nie żyje się pod kloszem, ale są różne reguły i zasady, których trzeba pilnować. Myślę, że to tak, zresztą ja byłem w SMS-ie, to wiem, że moi rówieśnicy, którzy gdzieś tam żyli poza szkołą, daleko ode mnie, to wiadomo, pierwsza imprezka, pierwszy alkohol, różne bajerki, świrki. No a ja byłem gdzieś tam skoncentrowany na siatkówce w tak młodym wieku i na tym, żeby się rozwijać i uczyć. Więc to też na pewno jest bardziej w takich czasach, gdzie żyjemy, że wszystko mamy za pomocą internetu, mamy dostęp do wszystkiego i widzimy to, jak się inni bawią, a my sobie po prostu gdzieś tam myślimy, o, ja muszę iść do szkoły, a ja muszę zrobić na trening. I moją największą rozrywką, nie wiem, jest zamówienie pizzy z olimpijskiej na dowóz, albo nawet trzeba się przejść przez las. A jakoś nie ma tam w sensie, że nie wiem, wyjazd na jakąś imprezkę czy cokolwiek. I też trzeba trzymać się jakiegoś tam regulaminu, więc to jest na pewno ciężkie do takiego zrozumienia i do jakiegoś akceptowania, bo świat idzie do przodu, młodzież ma coraz to inne pomysły na sposób, jak spędzać wolny czas i jak kumulować swoje emocje i energię, więc na pewno trzeba się gdzieś tam, no problem jest z tym, że trzeba się dostosować do pewnych zasad, do pewnych reguł. No i tak jak powiedziałem, że ten okres dojrzewania na pewno nie pomaga. Okej. Okay. Ty pochodzisz z małej miejscowości. Powiedz mi, jak trudno było wypłynąć na szerokie wody? Jak dostałeś się do Spału, jeżeli możesz powiedzieć? Myślę, że jak trudno? Myślę, że to było po prostu kwestia szczęścia i po prostu może nie tyle co za stryknięciem palcem, ale dużo szczęścia i dużo takiego farta życiowego, które mnie spotkało. Dostałem się do Spały po prostu z obozu, w sensie z kampów, które były po turnieju Nadziei Olimpijskich, na który pojechałem z kadrą województwa podkarpackiego. I jakby sposób, w który dostałem się do tej kadry, był przez to, że byłem w AKS-ie Rzeszów, a do AKS-u Rzeszów po prostu trafiłem też zwykłym fartem i z przypadku. Więc tak to, więc no
jestem mega zajarany tym, że miałem taką, w sensie, ja gram, to jest mój piąty sezon w lidze, ja pod pierwszym kontraktem, że tak powiem, grałem 3 lata w SMS-ie i sezon grałem w AKS-ie Rzeszów, więc stosunkowo gdzieś tam dołączyłem do SMS-u w Spale i siedziałem w ławce z moimi kolegami, którzy rozmawiali o turniejach, tam nie wiem, Tinder Sport i tych innych, że tam wieku, nie wiem, 6, 7, 8 lat rywalizowali w tych i te całe szczeble zaliczali co roku, to ja gdzieś tam w szachy grałem i różne rzeczy inne robiłem. No ty w gimnazjum zacząłeś trenować, jeżeli dobrze się orientuję. No, grałem tak amatorsko sobie właśnie w pierwszej, drugiej gimnazjum. Więc no trochę było to zdziwienie, kiedy właśnie moi koledzy mówili, co tam robili w 6, 7, 8 klasie, gdzie jeździli kogo, z kim grali i co osiągali, a ja sobie tam gdzieś nie wiem, ubierałem bluzę i stałem na bramce pod blokiem. Okej. To jest tak jak w tym memie, ubierz bluzę, bo będziesz bronił, nie? Wiesz, o co chodzi. Tak, ja też broniłem, bo jestem gruby, także to z tego powodu. Okay. Ale tak, ja zaczynałem też od piłki nożnej i przyznam szczerze, zanim jeszcze trochę w siatkówkę się bawiłem, to tak, to piłka nożna było faktycznie czymś. Znaczy, chyba większość chłopaków zaczyna od piłki nożnej, także to jest coś takiego. Wystarczy, że kopniesz piłkę i już jesteś piłkarzem, także. W porządku. Powiedz mi proszę, Norbert, bo mam takie pytanie od jednego z Mayweather'ów siatkarskich, także uważaj, bo teraz będzie ciężko. Skąd pomysł u ciebie na 2 lata w Bełchatowie, skoro miałeś świadomość tego, że są tam świetni środkowi w postaci Karola Kłosa i Kuby Kochanowskiego, a później Mateusza Bieńka? Czy ty z Radomia przychodząc do Skry, gdzieś tam nie wstrzymałeś troszeczkę tego swojego rozwoju? Jak teraz na to patrzysz z perspektywy czasu? Uważam, że nie wstrzymałem tego rozwoju. Uważam, że rzuciłem się na głęboką wodę, mając, że tak powiem, okulary do pływania i taką rurkę, która ledwo dostaje. Bo nie wiem, ja gdzieś tam chyba rozmawiałem nawet kiedyś chyba może z Karolem o tym. Powiedziałem, że jakby trafiłem do Skry, bo po prostu ten mój drugi sezon, kiedy grałem w Radomiu, to po prostu widziałem, że chłopaki mieli słaby sezon i uważałem, że jestem w stanie po swoim dobrym sezonie w Radomiu pokazać, że mogę rywalizować się z kadrowiczami, którzy etatowo grali na tamten moment w kadrze. I generalnie uważam, że nie zatonąłem, mimo że miałem tylko rurkę do oddychania taką leciutką, a momentami były spore fale i gdzieś tam tę rurkę zalewało. Jestem jakby dumny z tego, że byłem 2 lata w Skrze przez pryzmat tego, że pokazałem wielu osobom, że jestem dobry, wartościowy i w sumie, że nie muszę już niczego udowadniać i zostawać na dłużej w tym klubie, bo po prostu nie chciałem się słuchać takiego gadania i pustych obietnic, wolałem po prostu skorzystać z oferty grupy Azoty Zawsze 50 Koźle i zamiast pustych obietnic miałem po prostu przychodzisz, grasz i to jest twój test, a nie po prostu gadanie, trenuj, że zobaczymy, nie? Okej. Okay. Dobra, dzięki za odpowiedź. Myślę, że nasz słuchacz będzie zadowolony z odpowiedzi. Powiedz mi proszę, bo ty w jednym też z wywiadów wspominałeś o tym, że na pewnym etapie swojego rozwoju siatkarskiego nie doceniałeś za bardzo współpracy z ówczesnym trenerem Czarnych Radom, Robertem Pryglem. Czy podtrzymujesz dalej te swoje słowa? Czy uważasz, że dał ci więcej niż wtedy się spodziewałeś, że ci da? Tak, uważam, że podtrzymuję te słowa i jestem bardzo dumny z tego, że też grałem 2 sezony w Radomiu, że pracowałem z trenerem Prydlem, mimo że na tamten moment też nie doceniałem za bardzo tego, bo no dobra, zderzyłem się trochę z radomską szkołą i tym, co mnie tam spotkało. A co takiego, jeżeli mogę zapytać o szczegóły, no, co takiego było takim zdarzeniem? Myślę, że ci, co wiedzą, co zna, myślę, że ci, co
trochę ogarniają temat redukcji szkoły, wiedzą o czym mowa. Na pewno dla młodego siatkarza jest to, uważam, bardzo dobry, może nie wiem, czy nadal jest, ale był to bardzo dobry ośrodek do po prostu takiego przetarcia z siatkówką, że nie idzie się do klubu, gdzie jest wszystko, typu, nie wiem, że wszystko jest na fajnym poziomie, że nie wiem, kiedy przychodzi, powiedzmy, młody chłopak do takiej marki, która ma wyrobione, nie wiem, jak Resovia, jak Zapsa, czy Skra, czy kto tam, nie wiem, jeszcze jest, no to jest trochę inaczej się żyje, niż przychodzi się do klubu właśnie, który, no nie jest, to nie jest jakaś tajemnica, że jak też działacze się wypowiadali, że na każdą złotówkę patrzą dwa razy i którą wydają i też jest tak po prostu, no trudne to jest środowisko Radom i każdy o tym dobrze wie, więc no byliśmy taką drużyną, która gdzieś tam miała wygrywać z tymi z dołu tabeli, a z tymi trudnymi przeciwnikami miała po prostu walczyć i urywać jak najwięcej. I takie mam wspomnienia, kiedy przyjeżdżały drużyny, powiedzmy, nie wiem, na naszym poziomie albo gorszym, to po prostu wygrywaliśmy, a kiedy przyjeżdżał fajny ośrodek jak Skra czy Resovia, to po prostu stawialiśmy się i, nie wiem, na halę przychodziła cała hala na Mosiry pod złotym sufitem. Piąte miejsce wtedy zajęliście, także to było, jak tak, na Radom, to był tak, naprawdę to dobry rezultat. To było całkiem spoko. Więc przyjeżdżały takie ośrodki, my się, jak mecz był, nie wiem, w sobotę, to już od poniedziałku żyliśmy tym meczem i było, dobra, panowie, w sobotę jest Skra, nie wyjeżdżają z trzema punktami, tylko po prostu dusimy, nie? No, więc to było takie fajne, bo i też jest fajne środowisko, mam kibiców w Radomiu, którzy robią dla tego klubu bardzo dużo. I to hula. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz pokażą ogromną wartość dodaną dla tego zespołu. I też warto powiedzieć, że są z tą drużyną na dobre i na złe, bo może drużyna gra poniżej gdzieś tam różnych oczekiwań, założeń, nie wiem, zarządu czy coś, to ci kibice dalej są i kibicują i jeżdżą za tą drużyną. A to też w kwestii tego, że no, jeśli chodzi o kibiców, to też warto powiedzieć o kibicach Zapsy, bo też ludzie wydają swoje pieniądze, ciężko zarobione i też wszystko jest drogie i nie wiem, jeżdżą za tą Zapsą przez cały sezon, nie wiem, gdzieś tam powiedzmy wydają, nie wiem, 4-5 tysięcy na cały sezon ze swojego budżetu, to nie jest na pewno mało, a są już z tym klubem, nie wiem, od 20-25 lat, może z małymi przerwami, ale są. I niezależnie, czy Zapsa grała mistrzostwa Polski, czy nie gra. Więc to jest duża sztuka być, uważam, kibicem siatkarskim i wspierać drużynę, tak jak właśnie, czy to kibice z Zawiercia, czy z Radomia, czy z Kędzierzyna. Bo potem jest fajnie, bo można jest o czym powiedzieć, jest jakby nad czym pracować i to też jest taki siódmy zawodnik dla drużyny. Siatkarskie środowisko jest jednak troszeczkę takie hermetyczne. Trudno jest się mu otworzyć na jakieś nowości. Wydaje mi się to też, myślę, tutaj praca na pewno i Polskiego Związku Piłki Siatkowej i Plus Ligi na pewno też kształtuje gdzieś też taką opinię, że no właśnie to środowisko jest trochę zamknięte. Być może warto trochę otworzyć się na nowych widzów i na nowe jakieś nowe bodźce, bądź też coś nowego pokazać. To też na pewno zachęci kibiców. To zostawmy, bo to jest też temat rzeka, który już poruszałem naprawdę z wieloma ludźmi. Natomiast ja cię chciałem zapytać, czy ty jeszcze masz jakieś takie elementy siatkarskie, które chciałbyś poprawić, czy na przykład zagrywkę jeszcze bardziej wzmocnić, bądź też czutki w bloku się nie da nauczyć, to się albo ma, jak to Dominik Fabisiewicz mi kiedyś powiedział. Powiedz mi, czy ty masz jeszcze taki element, który chciałbyś się w swojej grze poprawić, doprowadzić do perfekcji? Chciałbym się nauczyć kręcić siatkarskie vlogi i mieć dużo wyświetleń. A jeśli chodzi o siatkówkę stricte, to no, kiedy wrócę do siatkówki, będę musiał pracować nad każdym elementem. I
i że tak powiem, gdybym był zdrowy, gdybym był dzisiaj, nie wiem, na kadrze, to pewnie powiedziałbym, co bym chciał poprawić, ale na ten moment chcę po prostu być znowu zawodnikiem, w sensie nie zawodnikiem, bo zawodnik zawodzi, a gracz gra. Czynnym zawodnikiem. Gracz gra, a zawodnik zawodzi, więc chciałbym być czynnym graczem, więc no po prostu na razie nie myślę o tym, co mógłbym poprawiać, tylko na razie muszę poprawić swoje zdrowie. Okej, dobra, a jest jakiś plan na rozbudowę góry? W sensie z tego takiego zestawu plażowego? No może będę wkrótce białym King Kongiem. I do Roberta Burnejki wyjdziesz, albo do Najmana na fejmie. No, z wąsem z Top Guna. Ale w okularach trzeba być, no, bo wiesz, no, bo facetu w okularach się nie bije po twarzy. Nie wiem, kiedy będzie emisja tego programu, ale zapraszam już na tyle. TikToka Noba Huba i na Instagrama Noba Huba, bo na TikToku wczoraj byłem w kinie na Top Gunie. Także teraz wjeżdża TikTok, oczywiście point of view, wiesz, golisz zarost i zostawiasz wąsikę w Top Gunie. Także. No, bo jest właśnie pytanie, czy wy z Sebastianem Adamczykiem będziecie próbowali jeszcze reaktywować tego waszego TikToka, czy coś planujecie w tej kwestii? No ale wspomniałeś już, że tak, zapraszasz na TikToka, także coś będzie się tam działo, mówisz. Nie, na razie trochę bazuję na tym, co do tej pory zgromadziłem, ale zobaczymy. No. Mam teraz zajawkę na tego Top Guna, poza tym jest to bardzo popularny hashtag mustache Top Gun, coś takiego. Także jest to gdzieś tam pole do działań, ale tak naprawdę w internecie i na TikToku wszystko się sprzeda, niezależnie czy to będzie Top Gun, czy nadzie ciało, więc jakby rozbieżność jest niesamowita i można różne rzeczy głupie robić, a i tak ludzie przyjdą i będą to oglądać. A tym co jest takim miejscem, uważam, gdzie liczą się zasięgi, gdzie liczą się liczby, które się wykręca i wokół tego można budować jakąś swoją markę, ale na pewno nie będę pokazywał swojego nadbyt ciała, tylko będę szukał różnych innych alternatywnych możliwości. Możliwości, okej. Okay. A ty pamiętasz pierwszego Top Guna? Nie pamiętam, ale bo nie oglądałem. Więc wiem, że teraz ten Top Gun jest chyba kontynuacją, bo gdzieś tam coś czytałem, ale ogólnie to nie jest, jakby nie miałem oczekiwań względem tego filmu, bo po prostu zobaczyłem gdzieś tam reklamę tego filmu i zobaczyłem, samoloty, ja lubię samoloty, mówię, to pójdę sobie samolotem oglądać. No i uważam, że ogólnie samolot, że ujęcia i kadry samolotów są mega fajne i polecasz. Okay. Polecam Noba Huba. Noba Huba, no właśnie musisz, tak, wiesz o co chodzi. Musisz w takim razie recenzję też prowadzić na Instastory, tak jak Kuba Bednaru. No nie jestem aż takim zaawansowanym Mavenem, żeby robić takie rzeczy. Okej. Salvador Hidalgo Oliva stosunkowo niedawno powiedział, że Norbert Huber to jest nowy Robert Landy Simon. Jak ty odniesiesz się do takich słów? Czy to jest dla ciebie łechcze to twoje ego Noba Huba, czy raczej podchodzisz tak z dystansem do tego, że co on gada? Generalnie to, nie wiem, zobaczę za 7 miesięcy. Za 7 miesięcy jak wrócę, to jak będzie fajnie, to the king is back. Albo będzie po prostu spokojnie, jeszcze to nie ten moment. To jeszcze nie ten moment, tak. 0-0 jeszcze gramy. Okej, a właśnie, bo też jest pytanie o te twoje bloki niesamowite na Simonie. Czy to jest efekt czutki, taktyki, z jakiejś takiej porady ze sztabu szkoleniowego? Jak to? No, możesz sobie przypisać pełną zasługę, jak chcesz. Nie, myślę, że to są takie same bloki jak na każdym innym zawodniku i nie uważam, że to jest jakoś... wielu ludzi uważa, że jest kilku takich siatkarzy, których nazywamy nadsiatkarz albo jakiś w sensie nie z tej ziemi siatkarz, a tak naprawdę on też ma dwie ręce, głowę, dwie nogi i
i robi to samo, tylko że robi to lepiej, ale każdy może być lepszą wersją siebie, tylko wystarczy chcieć, wystarczy pracować i skończyć głupio gadać, tylko się wziąć za siebie. Okej. Okay. Powiedz mi jeszcze, dwa ostatnie pytania mam, a w zasadzie okej, okay, trzy. Planujesz jakieś backstage kadry robić z uwagi na to, no, że w tej chwili jesteś w niedyspozycji, jeżeli chodzi o granie? Czy chciałbyś, nie wiem, coś na zasadzie Karola Kłosa, który też dzieli się z jakimś takim właśnie pseudovlogiem kadrowym, chciałbyś coś takiego zrobić? Masz coś takiego w planach? Obawiam się, że gdybym wziął się za backstage kadry, to nie wiem chyba, czy internet jest na to gotowy. Ale nie, raczej może jakbym się coś. Miałem jakiś tam pomysł, żeby robić sobie vlogi z tego, co teraz robię. Okay. Ale w sumie trochę nudne prowadzę życie, bo wstaję rano, otwieram drzwi, wyjmuję catering z. Wyciągam, jakby biorę catering z. Tej, z no jak to się nazywa? No z pudełka, z boksa. No nie, jak to się mówi, to co się wyciera buty, w sensie przed drzwiami. Wycieraczka. Wycieraczki, tak, z wycieraczki, bo ja wiesz, trochę po polsku, trochę po angielsku, nie wiedziałem, gdzie jest po angielsku wycieraczka, więc... No, wiem, o co chodzi. Biorę sobie, wiesz, jak Johna Krupa, biorę sobie tego, ten mój catering, zjadam i wyjeżdżam, jadę na rehabilitację i spędzam tutaj 6 godzin, czy tam 7. Więc wolałem po prostu, nie wiem, czasami coś tam wrzucić, jak się rehabilituje. Może zrobi się z tego bardziej poważnie, kiedy zacznę, nie wiem, urywkami nagrywać to, co robię tutaj. Okay. Bo nie znalazłbym chyba materiału, nie miałbym tylu materiałów, żeby nagrywać, nie wiem, 10-minutowe vlogi z tego, co tutaj robię. W sensie może by starczyło mi materiału na 5-6 dni, a tak to, żeby codziennie cieszyć się ludzi tym, to jest trochę ciężko, trzeba coś robić ciekawego. Codziennie inny kotlet z różnych perspektyw. Na pewno fajne jest to na przykład, ale to też trzeba być troszkę lepszym i troszkę bardziej zasięgowym osobą, jak na przykład Kevin De Bruyne. I on na przykład widziałem na TikToku, że tam już ma tam bardzo dużo ludzi, którzy go obserwują i on na przykład, nie wiem, gdzieś tam na boisku świętuje mistrzostwo Anglii. Czy na przykład jak gotuje sobie gdzieś tam przed meczowy posiłek, no to jest jakby gdzieś tam droga, albo nagrywanie takich vlogów to też potrzeba czasu, potrzeba albo mieć do tego kogoś, albo się samemu tym trudzić, a to też schodzi, a wiadomo, że w takim codziennym życiu też nie mamy tyle czasu, bo no bo trzeba się i wyspać, i odpocząć, i w ogóle. Jasne. A tak to na TikToka to co, bierze się telefon, wyjście bez obróbki, tylko się to wrzuca i tak naprawdę voila. Więc no nie wiem, zobaczę, muszę się jakoś, może kiedyś któregoś dnia się obudzę i powiem wow. Tak jak, nie wiem, powiedzmy z rehabilitacją w Koninie, że szukałem tej rehabilitacji i zadzwoniłem wreszcie do pana Krzysztofa Wróbla z klinicy. I mówię, wie pan, mam taką sytuację i taką, a on mówi, chłopaku, ty już musisz się rehabilitować, przecież. Ja mówię, no pewnie, bo to jest tak, że ja że ten dzierżyn jest koło Konina, a ja mam, po prostu mogę prowadzić samochód, więc mówię, jadę. No i od tamtej pory w ciągu 8 godzin nagrywałem swoje życie na następny rok w Kędzierzynie, w sensie gdzieś tam mieszkanie i w ogóle, więc okay. I też znalazłem mieszkanie w Koninie, więc o 10 zadzwoniłem, a o 18 byłem już w drodze do Konina, więc przypadki chodzą po ludziach, chodzą też po mnie. Okej, okay. Powiedz mi, bo ja jestem troszeczkę z innej generacji, jakby nie patrzeć. Powiedz mi, na czym polega TikTok tak naprawdę? To jest kwestia wrzucenia 10, to jest coś na zasadzie Instastory? Jak to wygląda? No jakby, no to jest coś takiego jak Instastory, dodajesz tam, nie wiem, okay. Gdzieś hashtagi. Hashtagi, okej. Okay. I po prostu nie masz wpływu za bardzo na to, jak to, ile ludzi to będzie oglądało, bo i może to obejrzeć, ja mam różne TikToki, ja mam chyba 7 TikToków, mam takie TikToki, co mają, nie wiem, 2000 obejrzeń, a mam takie, co mają 300 tysięcy, więc jakby to kwestia tego, jakby, to jest tak jak wiesz, jak sprzedulujesz telefon na TikToku, to tak naprawdę nie wiesz, który filmik, jaki filmik będzie następny. No ale są takie, które wiesz, okay. są takie, które nie wiem, i TikTok podbija
bo są jakieś hasztagi albo jakaś muzyka, która jest popularna. No nie, teraz jest popularny Top Gun, więc Top Gun jest bardzo klikalny i oglądany. Okej, czyli takie trochę podążanie za trendami. Także poczekaj, musisz ogolić to, co masz tutaj, zostawić wąsika i nadać TikToka i... Ja tuż przed, zdradzę ci, że tuż przed wywiadem w sumie jeszcze udało mi się wziąć prysznic, mówię, dobra, trzeba się ogolić, żeby wyglądać jak człowiek, a nie goryl. I przyznam szczerze, że zaciąłem się maszynką do strzyżenia, którą normalnie sobie przycinam brodę i po prostu musiałem sobie zostawić tylko jakąś taką kozią brodę, bo bez brody zupełnie wyglądam jak dziecko, które, no jak taki 115-kilowy niemowlak, a to trochę źle wygląda jednak. Mimo wszystko, no jak wrzucasz to do sieci, to trochę słabo. Są, jakby to powiedzieć, są plusy noszenia takich zarostów, ale to zostawmy na inny. Na inną okazję. Okej. Okay. Dwa ostatnie pytania. I to są poważne pytania, żeby nie było. Dokąd twoim zdaniem zmierza siatkówka? Jakie argumenty będą przybliżać drużyny do sukcesu? Czy będzie to siła, technika, czy to będzie analiza, mental, ryzyko, powtarzalność, czy szybkość? Uważam, że po wczorajszym obejrzeniu filmu Top Gun do osiągania sukcesu. Śmigło. Do osiągania sukcesów przez drużynę będzie ta zespołowość i to jest najważniejsze, bo uważam, że kiedy jest zespołowość, kiedy jest atmosfera w szatni, to można wiele osiągnąć, niezależnie od tego, jakimi kartami się gra. Okej. Okay. Dobre. Ostatnie pytanie. Twoja ulubiona książka, film, alkohol i potrawa? No, na razie przeczytałem troszkę książki Zlatan Ibrahimowicz i jest to moja ulubiona książka. Czyli nie Janko Muzykant. Wiesz, to jest tak, jak Zlatan mówi, że tam o swojej żonie, że tam ktoś go kiedyś zapytał o swojego żony, a on mówi, że aha, co kupi żonie na urodziny, a on mówi, że ona nie potrzebuje prezentów, bo ona ma Zlatana, nie? Także wiesz, to jest fajne. A co jeszcze było oprócz książki? Film. No to pewnie Top Gun. Dobra, film to już jest fajny, Top Gun, tak, to fajny, ale fajny jest też na przykład film nietykalny, kiedy ten taki czarnoskóry mężczyzna ze slumsów. Zajmuje się starszym mężczyzną. Zajmuje się starszym mężczyzną na tak. Właśnie, okay. Co jeździ na wózku inwalidzkim. Także to jest bardzo fajny film, polecam. A z takich ciekawości to polecam jeszcze Rzut życia na Netflixie. Z Adamem Sandlerem, dokładnie. I jeszcze co polecam? Polecam na Netflixie Too Hot to Handle. Okej, ale nie grasz tam głównej roli. Nie gram, ale fajnie jest to. Taki program rozrywkowy. A ty grasz w TSA w sieci? Można cię spotkać? Kiedyś grałem, ale na razie nie mam komputera. Serio nie mam komputera, więc także jeśli będzie oglądał ktoś, kto ma jakąś firmę z komputerami, to zapraszam na Noba Hupa na Instagramie. Możemy zrobić deala i dogadać się na jakąś promocję czy coś. Bardzo chętnie. Mam ostatnio kupiłem sobie Nintendo okay. Switch. Ale zagrałem 2-3 razy i do tej pory. I ogólnie wziąłem Nintendo do Konina, ale zostawiłem ładowarkę w domu. I niefortunnie. Nie pogram, ale organizuję sobie życie, także spokojnie. Na razie mam Netflixa i aplikację do języka włoskiego na telefonie i to mi na razie wystarcza. Dobra. Ulubiona potrawa i ulubiony alkohol? No, ci co mnie znają, to wiedzą, że jest mój ulubiony alkohol, ale troszkę się moje... Ale to powiedz, no niech się tak powiem, niesie. Że tak powiem, jakbym miał powiedzieć, co jest moim ulubionym, albo co było, to by nie starczyło czasu. Tak, co pijesz, co poleją, tak? Ale tak, właśnie, ale na ten moment bardzo lubię dobry browar i białe, wytrawne wino. Tak szarmancko bym powiedział. To wiesz, to jest ta kultura alkoholowa, nie? Dojrzałość alkoholowa.
dojrzałość alkoholowa albo ściema wśród widzów. Nie, nie, naprawdę jest dojrzałość alkoholowa i jeden kieliszek wina, ewentualnie butelka w porządku, ale to tak bardziej prozdrowotnie niż żeby się doprowadzić do złego stanu. A jeśli chodzi o oczywiście do jedzenia, a jeśli chodzi o potrawę, no to bardzo lubię zjeść dobrą pizzę. Lubię zjeść dobrego burgera, ale to jest tak, że bardzo lubię oddziaływać w takim reżimie z jedzeniem, że jeżeli na przykład mam mecz w sobotę, to poniedziałek, wtorek, środa jem różnie. Staram się jeść wszystko. A czwartek, piątek jem tak pod mecz. Że się ładuję, okay. że się tak fajnie prowadzę. I po meczu zawsze jest cheat day, czyli jakiś tam libański specjał. Najczęściej w tym sezonie był. Co to jest libański specjał? To jest jakiś kebab? Co to jest? Gdzieś tam lawasz i baklawa, nie? Lawasz i baklawa, okej. Okay. No dobra, a czy ty, bo to jest stałe pytanie, które zawsze zadaję, czy ty zaskakujesz, mógłbyś zaskoczyć czymś w kuchni fanów siatkówki? Mayweather siatkówki? Mógłbym zaskoczyć schabowym w panierce z młodymi ziemniaczkami i kapustką kiszoną ze sklepu. Dobra, zobacz, czy jest jakieś połączenie konin, wieliczka i zapraszam w takim razie do kuchni. Nie ma połączenia, mam same zajęte terminy. Okej, okay. Dobra, nie będę ci zabierał już więcej czasu. Drodzy Państwo, no Bachuba był moim Państwa gościem z Bucza Ligi Mistrzów, mistrz Polski rehabilitujący się w Koninie w tej chwili w Guardian Clinic, którą oczywiście polecamy. Polecamy również Top Gun Maverick, zapuszczajcie wąsy i pijcie białe wino wytrawne. Jeśli może zróbmy tak, że jeśli będzie tutaj... A jak się oglądają te wywiady? Dobrze się oglądają? Dobrze się klika? Dobrze się klika? No nie wiem, mam nadzieję. Wiesz co, a to już, to jesteśmy po oficjalnej części, żegnasz się z widzami, czy chcesz coś im jeszcze przekazać? I ofertę chcesz mi Chciałbym powiedzieć jeszcze widzom, że bądźcie zawsze sobą, nawet bądźcie kontrowersyjni, ale nigdy nie bądźcie, nie zmieniajcie się i może wiecie, jakby droga pod prąd też jest, też drogą pod prąd też dojedziecie do celu. Trochę tylko dłużej, ale... Trochę tylko ale dłużej tak. Właśnie, więc czy to pod wiatr, czy to pod prąd, ale bądźcie sobą, nie zmieniajcie się, walczcie o siebie. O swoje racje. O swoje racje i pamiętajcie, że jak boli, to rośnie, a jak jest trudno, to będzie dobrze. Norbert Huber był naszym gościem. Dziękuję ci serdecznie, Norbert. Dziękuję. Jak w Familiadzie. Jak w Familiadzie, jak Top Gun, jak te śmigiełka w Top Gunie. Także żegnamy się. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.